7:09. Gość poranka. Gościem poranka 7:09 jest poseł Suwerennej Polski Mariusz Gosek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Na konferencji prasowej prokurator Tomasz Szafrański w obecności Zbigniewa Ziobry ujawnił imię i nazwisko pokrzywdzonej kobiety, która została zaatakowana w Poznaniu m.in. przez Marikę M. Tak wygląda ochrona ofiar, panie pośle? Panie redaktorze, nie mi o tym mówić i mi nie o tym przesądzać na temat w ogóle samego zdarzenia. Ja oglądałem, bo z racji tego, że to są działania odpowiednich instytucji i ocena też instytucji przez do tego typu ocen powołanych. Ja oglądałem konferencję bardzo profesjonalną, bardzo merytoryczną. Jeżeli ktoś się wsłuchiwał, a mam nadzieję, że tak było, to istotą było zagadnienie dotyczące pani Mariki i brak równości w sprawowaniu władzy, jak podkreślał to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Natomiast o tym fakcie, o którym tutaj też pan informuje, podawały go media i faktycznie trwa debata, dyskusja na ten temat w przestrzeni medialnej. Ja uważam, że znajdziemy odpowiedź na to pytanie. Bo tutaj się można zastanawiać nad profesjonalizmem właśnie, o którym pan wspomniał. No wie pan, ja jestem akurat członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i pan prokurator Tomasz Szafrański jest osobą, która kilkukrotnie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Niezwykle profesjonalna i merytoryczna osoba, zawsze doskonale przygotowana do posiedzeń komisji. Osoba, która w sposób bardzo zawsze kulturalny, szeroki, w oparciu o przesłanki merytoryczne i polskie prawodawstwo, przedstawiała odpowiedzi posłom na pytania. Tak mówię, to pojedyncze zdarzenie zapewne może być przedmiotem analizy i oceny, ale no ja oczywiście tutaj nieuprawniony do stawiania takich ocen. Ale zgodzi się pan, panie pośle, że ofiara ataku narażono w ten sposób na niebezpieczeństwo i to naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonej? Nie zgodzę się, bo ja nie wiem, czy narażono, czy nie narażono, jaka jest sytuacja prawna teraz w tym zakresie. Ona będzie podlegała zapewne ocenie. W tym momencie już występowały w mainstreamowych mediach postacie, które od lat atakują Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratora generalnego i już takie wręcz instrukcje i tezy stawiają. Ja mam inne zdanie. Jak w każdym przypadku, również tych, które dotyczą obozu rządzącego, czyli tego, w którym ja też znajduję się w ramach Zjednoczonej Prawicy. Uważam, że zawsze takie zdarzenia trzeba sprawdzić i końcowo ocenić, wydać decyzje merytoryczne. Nie mam wiedzy w tym zakresie co do samej istoty tego problemu i przesądzania o ewentualnej winie czy niewinie, a w ogóle o jakichś ewentualnych sankcjach nie chciałbym tutaj deliberować. Czy wy, obóz Zjednoczonej Prawicy, wykorzystujecie politycznie obecność wagnerowców na Białorusi? Takie zarzuty stawia opozycja. Panie redaktorze, no, naprawdę to już jest tak daleko idące kuriozum. Wagnerowcy naprawdę przyszli tam ze względu na fakt trwającej wojny na Ukrainie, a tą wojnę wywołał rzeźnik i zbrodniarz Władimir Putin. Z tym związana jest sytuacja, że wagnerowcy też są na Ukrainie dzisiaj. Przecież wiemy o ich marszu i 780 kilometrach w głąb Moskwy zawędrowali. Później wycofali się, doszło do przegrupowania wojsk rosyjskich. No i takie są fakty, a wagnerowcy znaleźli się na terytorium Białorusi i nie trzeba straszyć, tylko trzeba informować Polaków. I taka jest rola też rządu i rządzących. Proszę zwrócić uwagę, kilka sytuacji takich było, gdzie informacje zdaniem opozycji zbyt późno czasami pojawiały się. Wtedy było alarm z innej strony podniesione. No jak dzisiaj mówimy o realnym zagrożeniu, przecież to jest realne zagrożenie i każdy, kto twardo stąpa po ziemi, to wie o tym i kto czytał nawet w przestrzeni publicznej o oddziałach
Prigożyna, wiesz, to są zbrodniarze, rzeźnicy, bo inni tam w tych grupach znajdują się przestępcy, bezwzględni przestępcy. I to jest zagrożenie. Trudno mówić, że to zagrożenie mniej jest, a na dzień dzisiejszy służby działają na pewno i mają większe informacje. Natomiast no też trzeba mówić, że Polakom jak wygląda rzeczywistość. No, trudno, żeby powiedzieć, że to, że znajdują się wagnerowcy na Ukrainie, to tak naprawdę proszę niczym nie przejmować, nic się nie dzieje, nie zwracać na to uwagę, bo to tak naprawdę jest zwykły przysłowiowy kapiszon. No nie, no właśnie odpowiedzialne państwo informuje też o sytuacji, która ma miejsce w takim zakresie, jaka nie jest sklauzulowana, tak, i nie dotyczy tych informacji niejawnych. Także tutaj ja mam takie zdanie na ten temat. Mówi pan, panie pośle, o tym szybkim informowaniu, o tym, żeby czuć się bezpiecznie, że o tych zagrożeniach trzeba informować, ale na przykład okazuje się, że białoruskie śmigłowce bezkarnie wleciały sobie w polską przestrzeń powietrzną. Polski MON najpierw zaprzeczył, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, aby po kilku godzinach jednak potwierdzić. Panie redaktorze, znamy tą sytuację, jej analizę i to, co później zostało uwzględnione i z zakresem badań objęte. No, faktycznie MON potwierdził, że w przestrzeni powietrznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znalazły się dwa śmigłowce białoruskie. W pierwszym komunikacie tej informacji nie było, ale dlatego, że pułap, na jakim te rosyjskie śmigłowce miały się znaleźć, no, zdaniem MON czy tego komunikatu wydanego przez MON w treści jego i w brzmieniu było nadmienione, że leciały na zbyt niskim pułapie, żeby systemy radiolokacyjne je zlokalizowały. I taka była z tym związana sytuacja. Tutaj możemy też mówić o ewentualnym czasie, no bo istotą jest co? Istotą znowu jest, nie? Ja rozumiem też czas kampanii, bezpieczeństwo też. Ja też nie mówię, bo o tym nie mówisz, taka sytuacja miała miejsce. Natomiast no, faktem jest to, że później ta informacja bardzo szybko została przedstawiona przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako taka, która miała miejsce. Białoruski atasze został wezwany do polskiej ambasady i podjęte zostały odpowiednie kroki. Też te procedury w części są niejawne, ale to, o czym mówiliśmy, to między innymi wskazywał na to pan minister Mariusz Błaszczak o dodatkowym wzmocnieniu i przesunięciu sił obronnych Rzeczpospolitej Polskiej na tamte tereny w okolicy przysmyku Suwalskiego. Natomiast ja mówię, to też może być przedmiotem badania czy dyskusji. Poczekajmy na te końcowe decyzje merytoryczne, bo ja obawiam się jednego, że właśnie takie spory, które teraz są toczone i niestety no one będą toczone i będą przybierały w mojej obawie na sile, bo i kampania wchodzi za chwilę, no, a tak naprawdę już się zaczęła ta prakampania, za chwilę będzie oficjalna część kampanii i to wszystko może się eskalować, jeżeli chodzi o poziom emocji. Tutaj poczekajmy na końcowe też decyzje. Ja uważam, że ta sytuacja też będzie podlegała ocenie, że w tym zakresie, jak zawsze, mają też do tego prawo, posłowie opozycji będą chcieli informacji też od właściwych ministrów czy właściwego ministra. Zobaczymy, jakie te informacje będą przedłożone. Natomiast no, musimy wiedzieć, że istotą i bezpieczeństwem dla państwa polskiego jest naprawdę nieeskalowanie jeszcze emocji i konfliktów w takim zakresie. Jak to mamy? Jasne, panie pośle, tutaj możemy się zastanawiać, bo z jednej strony mamy te niemalże codzienne konferencje przy granicy, informowanie o wagnerowcach, ostrzeganie, informowanie ludzi, a z drugiej strony obce śmigłowce wlatują w naszą przestrzeń i nie ma reakcji od razu polskich służb, tak? Można tutaj sobie stawiać pytanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Czy jesteśmy bezpieczni? Panie redaktorze, zawsze takie pytania można stawiać i ja nie mówię, że one są kompletnie bezzasadne, natomiast ja odpowiadam na nie. Ja uważam, a propos właśnie też tego siania paniki, ja uważam, że jesteśmy absolutnie bezpieczni. No, jesteśmy państwem przyfrontowym, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO, przy granicy którego toczy się wojna. Podzielam pogląd pana
redaktora, że takie pytania pojawiają się i mogą się pojawiać. To też nie jest tak, że codziennie są tam konferencje organizowane, natomiast faktycznie o grupie Wagnera, trudno, żeby nie mówić, mając na uwadze realia życia też, którzy nie przyjęli tam po nic. Naprawdę, jeżeli ktoś myśli i uważa, że grupa Wagnera, która mówię, składa się ze zwykłych zbrodniarzy, takich najbardziej okrutnych, przyjechała tam po to, żeby jakiś manifest to był, to oby te osoby miały rację, ale ja też uważam, że mam prawo się obawiać, że mogą być w błędzie, bo naprawdę możemy spodziewać się prowokacji. No przecież widzieliśmy już jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Jasne, tutaj myślę, mi się wydaje, że nikt nie ma wątpliwości, że te prowokacje mogą być, że jest to pewne niebezpieczeństwo. Ale czy pan sam sobie nie stawia takich pytań, że jakim cudem, jakim prawem obce śmigłowce wlatują sobie w przestrzeń Polski, czy nawet w kilka miesięcy wcześniej sytuacja, kiedy rosyjska rakieta leciała przez pół Polski i się zgubiła? Panie redaktorze, tak jak mówię, jeżeli chodzi o te śmigłowce i o tą rakietę, trwa i jest to przedmiotem wyjaśnienia, były, jeżeli chodzi o rakietę, też to były decyzje personalne pana ministra z obrony narodowej w tym zakresie. Przecież też swoje działania podejmuje i nadzoruje to Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, który jest w kompetencjach, w nadzorze prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych. I tam wiemy, że były szerokie działania. No każdą tego typu sytuację trzeba wyjaśniać. Ja nie ukrywam, że ona w pewnej części jest niepokojąca. Natomiast ja uważam, że nie można też jakby na podstawie tych pojedynczych zdarzeń dawać propagandzie rosyjskiej jakieś tutaj argumenty, że jakieś systemy polskie nie działają i tak dalej. Ja wiem, że Polacy będą stawiali takie pytania, natomiast uważam, że ta sytuacja, ta ostatnia, czyli związana z tym, że terytorium powietrzne Rzeczpospolitej Polskiej naruszyły dwa białoruskie śmigłowce, będzie przedmiotem gruntownych wyjaśnień, bo na pewno takie działania tutaj wyjaśniające zostały podjęte i też końcowe decyzje merytoryczne będą wydane i o nich zostanie poinformowana też opinia publiczna. Tutaj nikt nie mówi, że nic się nie stało, bo jakby te dwa komunikaty były inne, ale ja mówię, poczekajmy. Istotą jest to, żeby zachować spokój, żeby informować o tym, co się dzieje jednak przy wschodniej granicy, na tyle, na ile te informacje mogą być pełne i przekazywane społeczeństwu polskiemu, i żeby też w takich sytuacjach jak ta, która się pojawiła, nie dawać stronie wrogiej, czyli w stronie rosyjskiej argumentów, że coś u nas nie działa. Ja uważam, że te systemy mają też pewne ograniczenia, tak jak ta wysokość pułapu tutaj według informacji MON-u, to nie zadziałało. No ale teraz jakie z tego powodu skutki, sankcje czy jakieś personalne decyzje, no to zobaczymy za chwilę, bo ja uważam, że to będzie przedmiotem też rozważań na Komisji Obrony Narodowej. Ja tam członkiem tej komisji nie jestem, ale uważam, że tam na pewno będzie dyskusja i będzie taka już szersza informacja. Panie pośle, czy Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów zostanie powołana na najbliższym posiedzeniu Sejmu? Jeżeli chodzi o moje zdanie, to chciałbym, żeby tak było, dlatego żeby Polacy jak najszybciej poznali te wszystkie przesłanki, które powodowały, że bezpieczeństwo energetyczne całej Europy, a Polski w szczególności, było naruszane, jak wyglądała polityka energetyczna, szczególnie ta gazowa, prowadzona z Federacją Rosyjską, kto i kiedy i w jakich okolicznościach umorzył ponad miliard z długu Gazpromowi. To wszystko Polacy muszą poznać na podstawie, wiemy przecież, że w tej noweli ustawy prezydenckiej nie będzie tam mógł zasiadać żaden z polityków, posłów, parlamentarzystów, senatorów, przepraszam, ale będą to osoby, które będą z tytułami naukowymi, naukowcy, inne osoby niż politycy. Ja głęboko ufam, że to będzie merytoryczna, z konkluzjami takimi bezemocjonalnymi, niepolitycznymi, działająca komisja, i takie sobie życzę. Natomiast mówię, 9 członków zgodnie z ustawą o Komisji Weryfikacyjnej do spraw badania wpływów rosyjskich ma być powołanych podczas bieżącego posiedzenia Sejmu. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ja bardzo tego chciałbym. A propos tej noweli, jak panu się podoba ten kształt komisji? Czy uważa pan, że podcięto jej skrzydła, zabrano największą amunicję?
Czy panie redaktorze, ja uważam, że kształt tej poprzedniej był optymalny, natomiast to jest prerogatywa pana prezydenta i pan prezydent też zdecydował, żeby wprowadzić te zmiany i skierował nowelę ustawy do parlamentu. I nowela tej ustawy, bo to też trzeba podkreślić, spotkała się ze zrozumieniem i zgodą całego obozu Zjednoczonej Prawicy, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Suwerennej Polski, bo naprawdę istotne było jak najszybsze powołanie tej komisji weryfikacyjnej. Jeżeli pyta mnie pan o ostateczny kształt, panie redaktorze, to ja uważam, że w poprzednim brzmieniu ona była bardziej optymalna niż ta, która jest teraz, ale no pracujemy na... No miała wtedy większe uprawnienia, tak? Miała większe uprawnienia i mogła szerzej też stosować pewne sankcje, aczkolwiek... Ale co było największym przedmiotem dyskusji w opinii publicznej? Ale bardziej taka dezinformacja się pojawia, bo z drugiej strony, jak ktoś merytorycznie podchodzi do zagadnień, ja staram się tak podchodzić, to zapoznawałem się ze stanowiskami instytucji, w tym Państwowej Komisji Wyborczej, która wprost stwierdziła, że nawet to najsurowsze, ta najsurowsza sankcja ujęta w tej ustawie, czyli 10-letni zakaz sprawowania funkcji publicznych, bo to jest istotą i to krzyczano, że będzie dotykało Donalda Tuska, właśnie nie wyklucza możliwości startu takiej osoby w wyborach powszechnych, czyli taka żadna osoba, która jest objęta tą sankcją 10 lat za zakazu sprawowania funkcji publicznej, nie może być pozbawienia biernego prawa wyborczego, czyli startowania w wyborach, bycia tym kandydatem. Także to też i to Państwowa Komisja Wyborcza takie stanowisko zajęła. Także ja tutaj zawsze jestem ostrożny w takich osądach i zawsze wsłuchuję się też w te oficjalne stanowiska, czy czytam te komunikaty, staram się merytorycznie podchodzić do tych zagadnień. Aczkolwiek faktycznie taka debata była. Ale to, panie redaktorze, tego nie unikniemy. Nawet teraz w takim kształcie, brzmieniu, gdzie tam będą naukowcy, to też będą ataki, uważam, na tych naukowców, na te osoby, które tam będą zasiadać. Istotą jest teraz to, żeby ta komisja jak najszybciej zaczęła działać, bo została powołana, w sensie ustawa weszła w życie, sama komisja jest zielone światło, teraz wybór członków zgodnie z ustawą 9 tych członków. Mam nadzieję, że stanie się to na posiedzeniu Sejmu 16-17 sierpnia. I według ustaleń RMF FM na czele zespołu miałby stanąć Sławomir Cęckiewicz. Pana zdaniem to byłby dobry wybór? Panie redaktorze, to są dywagacje i też słyszałem i czytałem na stronie RMF FM. Moim zdaniem pan profesor Sławomir Cęckiewicz jest wybitnym historykiem, osobą, która w tej materii, w tej przestrzeni porusza się doskonale. Natomiast ja nie chciałbym tutaj dywagować, bo naprawdę nie mamy tych informacji, kto tam będzie zasiadał. Ja również jako wiceprzewodniczący klubu czekam też. Te nazwiska są w analizie. To nie jest tak, że tam już w ogóle, bo też takie w mediach pojawiają się w przestrzeni medialnej informacje, że już te nazwiska są tylko gdzieś tam ostatecznie, tylko gdzieś tam pod kloszem jakimś tajemnym schowane. Ja uważam, że w szybkim czasie, a na pewno już na posiedzeniu Sejmu, w co głęboko ufam, poznamy wszystkie te nazwiska. Sam pan profesor Cęckiewicz jest wybitnym historykiem, znając tę materię. Byłby bardzo dobrym kandydatem, ale to nie... Ja będę jednym z wielu na sali sejmowej, który będzie głosował w zakresie konkretnych nazwisk. Czyli rozumiem, komisja będzie powołana i od razu zabiera się do pracy. Czy zobaczymy, panie redaktorze, jak głęboko w to ufam. Poseł Suwerennej Polski Mariusz Gosek był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję, panie redaktorze, czy radzie słuchaczom. Dobrego dnia.